Jestem aktualnie na Kremlu Moskiewskim. Znowu kościoły w roli głównej. Czas omówić, że tak powiem. Za chwilę pokażę wam obok jakich budowli jestem. Dobrze, to jest pierwsza budowla. To jest budowla poświęcona carom przede wszystkim, ponieważ tutaj carowie byli koronowani od końcówki XV wieku, rozumiecie? Czy to były lata 1400 ileś? Koniec średniowiecza, początek nowożytności, ten mniej więcej okres. Nie ma co się oszukiwać. To są bardzo dawne lata i tutaj nawet był koronowany według moich informacji Mikołaj II, który został zamordowany w 1917 roku, więc zobaczcie, ile lat tutaj koronowano carów. To jest cerkiew, w której omówię teraz kościół. Wybaczcie, że często przekręcam. A może tak samo można powiedzieć? No tak czy siak, jest to cerkiew. Cerkiew, miejsce prywatne, że tak powiem, carów. To był kościół prywatny carów, że tak można by powiedzieć. A to jest cerkiew, czyli miejsce, gdzie są pochowani carowie. A tutaj mamy wieżę Iwana Groźnego i może być, że tak powiem, część jeszcze tego budynku, która jest, można być podstawą tej wieży. Tak, wieża Iwana IV Groźnego. Opowiadałem wam o nim w odcinku o Kazaniu. Nie ma co ukrywać, jest to car, który się bardzo zaznaczył w historii. Jak powiedziałem, ciekawa historia jego życia, ale nie ma co ukrywać. Sam na przydomek sobie zapracował, tak? Zabił swojego syna, kiedy się zdenerwował, co jest takie, że tak powiem, od razu zaznaczam, dlaczego ma przydomek Groźny. Toczył zacięte boje z Polakami. W których przerżnął po prostu sprawę, ponieważ zlekceważył naszego króla Stefana Batorego, ubliżając mu najpierw posłami, którzy przyszli im i powiedzieli coś w stylu: zdejmij, żeby zdjął czapkę Batory na jego cześć i żeby się najpierw zapytał o zdrowie cara. Batory natomiast ich strącił do aresztu i rozpoczął wojnę z Iwanem, którą wygrał. Wielkie Łuki, Połock. Powinno wam to coś mówić. Jeszcze była jakaś jedna twierdza, ale teraz mnie przychodzi. A, Psków, no Psków. I jak ja powiedziałem później, chyba każdy kojarzą okres Dimitar, czyli kiedy to jego wiele osób podawało się za jego cudownie zachowanego syna. Polacy próbowali przyjąć Moskwę, niestety się nie udało. Już mówiłem z jakich przyczyn. Nie będę chyba się tutaj rozpisywał dalej na ten temat. Oto wnętrze katedry Archaniołów, w której pochowani są carowie. Groby carów. الحلقة اللي بعدين
To armata z XVI wieku. Konkretnie z 1586. To jest rok śmierci Stefana Batorego, czyli jakby właśnie to nas uświadamia, jaka stara jest ta, armata, bo ta armata pamięta jeszcze wydarzenia sprzed 400 lat. O, jakie ogromne. Drugie koło.